Kolejny tydzień prawie upłynął. Dzisiaj jeszcze mamy zajęcia, rozruch typowy, przedmeczowy. Jutro gramy bardzo ważne spotkanie. Wszyscy wiedzą, że ostatnio nam się noga tu podwinęła. Przegraliśmy pierwszy raz w tym sezonie. No i dobrze, że następny mecz jest tak szybko, bo mamy okazję do zrehabilitowania się. Nie nazwałbym tego, tak jak gdzieś tam słyszałem, zmazanie plamy, bo to wcale plama nie była. My nie jesteśmy drużyną, która idzie na mistrza i u siebie pierwszy raz przegrała i to była wielka plama. Po prostu tak się mecz ułożył, że straciliśmy pierwszą bramkę i zostaliśmy pokonani. I teraz jest okazja do rehabilitacji, okazja do pokazania dobrej gry, bo na pewno ten ostatni mecz za dobry w naszym wykonaniu nie był. I zobaczymy, no jesteśmy dobrej myśli, będziemy wszystko chcieli zrobić, żeby to spotkanie wygrać. Wie pan, no jak w pierwszej linii ma się Żewłakowa, Nowaka, Buzałę, Kuświka, to nie jest słaba drużyna. To jest drużyna, która na razie jest na dole tabeli. To jest drużyna, która ograła Śląsk Wrocław i to na miękko, jak to się mówi w żargonie piłkarskim. Tu liga jest bardzo wyrównana i ja bym się nie sugerował pozycją w tabeli, bo każdy z każdym może wygrać. No. Nawet pod Beskidzie wygrało i na Legii, i na Wiśle Kraków. I dlatego to jest piękna liga, atrakcyjna. Nigdy nie można pewnych rzeczy przewidzieć na 100% przed meczem, bo wszystko się może zdarzyć. I tak samo my szanujemy klasę i doceniamy klasę Bełchatowa, ale my się w tej rundzie nikogo, że tak powiem, nie baliśmy. I tak samo teraz no, będziemy chcieli za wszelką cenę ten mecz wygrać. Zobaczymy, są problemy, ale tak jak mówię, no, jeszcze mamy 24 godziny, można powiedzieć nawet więcej, 26 godzin do meczu i pewne rzeczy mogą się wyprostować. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji, że niektórzy ludzie dla nas są bardzo drogocenni i walczymy o nich do końca. Niektórzy może mniej, chociaż to brzydko zabrzmi, ale na niektórych pozycjach mamy jakieś większe pole manewru, na niektórych mniejsze i zobaczymy. No, sami jesteśmy ciekawi, nie jesteśmy przekonani w 100%, czy jeden, czy drugi zawodnik wystąpi, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się to wszystko pozbierać. A z drugiej strony, jak nie, no to nie załamujemy rąk, tylko wychodzimy i będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. A jeżeli zabraknie Jowy, to rozważa pan grę na dwójkę napastników, wtedy dwójką w środku? Zobaczymy jeszcze, zawsze za wcześnie powiedzieć, no Jowa nie jest napastnikiem i na pewno taki manewr już był spróbowany w Lubinie i było tam troszeczkę gry nieuporządkowanej w środku pola i zobaczymy, no przede wszystkim tu może być podobny mecz jak z ŁKS-em, kto strzeli pierwszą bramkę, ten może być w bardzo korzystnej sytuacji i zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces i dlatego tu też musimy patrzeć nie tylko na siłę ataku, ale też i na siłę obrony i zachować pewne proporcje, a jak będzie na boisku, to zobaczymy. Chcemy w końcu znowu wrócić na ten tor, którym szliśmy przez te 10 kolejek bez jakby przegranego meczu i liczymy na to teraz w najbliższym meczu w sobotę. No jeszcze do Maćka, jeśli później Piotrek może, bo w tych ostatnich meczach Maćku praktycznie nie miałeś szans na to, żeby zagrozić bramce, jesteś pieczowicie pilnowany w każdym z tych ostatnich meczów. Tam się sporo z przodu próbujesz przepychać, ale tego wolnego miejsca nie ma. Pewnie nie będzie też inaczej niż Bełchatowa. Na pewno, tym bardziej, że wiadomo, że gramy akurat na jednego napastnika, jest trochę ciężej, bo jak mamy jeszcze dwóch obrońców, to jest ciężko, ale wydaje mi się, że no, jestem od tego, żeby, jak to mówi się, robić czarną robotę i dla innych chłopaków. Wiadomo, że liczymy na to, że jakieś wejścia z boku czy z drugiej linii od środkowych pomocników i taka jest moja rola i muszę ją wykonywać jak najlepiej. Zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz i wrócić, tak jak Maciek powiedział, wrócić na te właściwe tory, którymi jechaliśmy przez te pierwsze kolejki tej rundy i mam nadzieję, że nam się to uda. A byłeś zaskoczony, że trener Cię nie wystawił na mecz z ŁKS-em? To była decyzja trenera, tak wcześniej tam trener powiedział, w Lubinie straciliśmy 3 bramki. Wiadomo było, że coś można było zmienić, nie trzeba było. To była decyzja trenera i ja skupiłem się na treningu, żeby pokazać, że chcę wrócić do tego składu jak najszybciej.